Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w niedzielnym vlogu. Ja tutaj już mam zrobioną twarz na tyle, ile zrobioną cię miałam mieć, ponieważ jadę za godzinę, właśnie jadę odebrać Wiolę, bo jedziemy właśnie tam na stację, Andrzej nas zawozi. Także ja sobie tutaj umyłam włosy, zrobiłam makijaż bez makijażu oczu i opublikowałam właśnie dla was filmik. Tutaj też rzuciłam oczywiście link na Facebooka, żenująca historia z dzieciństwa. Jestem bardzo ciekawa odzewu pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że nie stwierdzicie, że jestem szurnięta, że takie coś opublikowałam, a jeśli stwierdzicie, to pewnie kiedy wrócę z Londynu i poczułam trochę komentarzy, to że ten filmik po prostu wykasuje i nie będzie filmiku w niedzielę. Trochę wczoraj już je trochę wstępnie popakowaliśmy, także zostało mi jedynie jutro wrzucić całą pielęgnację i tyle w sumie. Właśnie Andrzej pojechał zawieźć psa do tego hotelu psiego. Także to tyle. No i co, biorę aparat ze sobą, vloguję dzisiaj w Londynie. Mam nadzieję, że coś mi się tam uda pokręcić jeszcze na tych zawodach, pokazać wam, jak to wygląda. No i co najważniejsze, później jak będą wyglądały moje rzęsy, bo tego się nie mogę doczekać najbardziej w ogóle. Najgorsze jest to, że sprawdzałam pogodę na ten wyjazd ma być 18 stopni, także chyba wszystkie moje sukieneczki i szorciki niestety chyba nie zobaczą światła dziennego, także nie wiem, zobaczymy, jak będzie na miejscu. Myślę, że raczej nie będę kręciła z samej drogi, ale już jak się rozpakujemy i może pokażę wam okolice, także na pewno mnie śledźcie na Instagramie, bo tam będzie na bieżąco, będę was po prostu spamowała i zasypywała zdjęciami z wakacji, także to tyle na teraz. Może wam pokażę swoje śniadanie. Pokazać mój ekspresowy, wygodny strój dnia do Londynu. Oczywiście obak, do którego po prostu weszło wszystko. Moja biała koszula z River Island, czarne spodnie. Chciałam w ogóle iść w Getra, który wczoraj kupiłam razem z Anią, ale po pierwsze powiedziała mi, że kupiła 16, która okazała się za duża, a później okazało się, że w ogóle mam jeszcze dziurę na kolanie i do tego mam szare konwersy. Także jedziemy. Także duszę odstawiłam w bezpieczne miejsce. Tutaj mamy nasze ekwipunki, kuperek i wszystko. Także pewnie jak już będziemy na miejscu, pokażę miejsce, gdzie będziemy, bo zawody odbywają się w tym bardzo fajnym miejscu. Postaram się coś tam nagrać, mam to pokazać i najważniejsze później efekt końcowy. Tak, więc Ania miała bardzo, bardzo piękne rzęski, jeżeli mogę tak powiedzieć. Tak, rewelacyjne. I link do i na dole będzie. Tak, razem z kontaktem. Tak. Jeśli jesteście z Trebolu w okolicy i szukać naprawdę bardzo fajnej stylistki, bo tak można. Stylistka. Ania by się przedwiedzi. Tak, stylistka, że oficjalnie mamy teraz zawód. Został wprowadzony bodajże w tym roku albo w zeszłym, już nie pamiętam dokładnie, że jest oficjalny zawód stylisty rzec. Tak, także to już nie jest ala kosmetyczka jakiś inny, tylko typowo osoby zawód, stylista rzec. No, także niedziela w Londynie i od razu do was będziemy na miejscu. O ile trafimy. Jak stres zejdzie. My już dotarłyśmy na miejsce, trochę przed czasem, ale miejscówka bardzo, bardzo ładna, także Wiola też tutaj już zadowolona, idziemy do środka, się rejestrować, idziemy się, jak to mówiłaś, doklejać? Upiększać. Dobra, to idziemy. My już jesteśmy na miejscu, mamy tutaj też takie karteczki, ja mam modelka. Wiola tutaj ma właśnie, że uczestnik. Tak, że uczestnik. Zostało nam jeszcze trochę czasu do naszej kategorii. Mamy czas, żeby się odstresować. Tak, tak, także... Nabrać powietrza. Poznać konkurencję. Już trochę poznałam się po drodze. Także jeszcze wam teraz tak szybko pokażę rzutem oka, jak to tam wygląda w środku. Bardzo mała jest ta salka. No ale to też mniejsza konkurencja, to dobrze. Prawda? Wariat.
późno, bo dochodzi godzina 20, a my tutaj z Jolą, przepraszam bardzo. Jesteśmy w Prezzo na stacji na... o, już nasze jedzenie. Thank you. Ja sam cheese, nie? No, I'm fine, thank you. Także to jest nasze jedzenie, ale Jola, ile ty tego masz? I jeszcze dostanę ser, więc moja dieta... My diet is gone already. I should. Thank you very much. Także tutaj sobie Jola zamówiła super, coś bardzo kalorycznego, cokolwiek by to nie było, już zapomniałam nazwę. Tak, a ja... Ale na pewno się tym najem, przejem i przytyję. Tak, a ja sobie zamówiłam risotto z dzikimi grzybami. Ty też masz coś z dzikimi grzybami. Nie, moje nie są dzikie. A co z grzybami było? Nieważne. Wiem, co nas ma dziki, ale... No, I recording. Yes, I recording, I not my picture. I recording for vlogging, for YouTube. Login for... Vlogging. Yeah. No, także rzęs mam już nałożone. Są przepiękne. Tak, i jutro wyniki, także jak już ja będę na wakacjach, to mi to na wakacjach się poszło. Także mi sobie znowu tutaj świeże soki, wino, wygląda lampka od szampana. Jedzenie jest już mega głodne, także jemy. Tak, bo jedziemy do śniadania. Tak, odżyjemy. Ale stres zszedł. A rzęsy takie mam. No, oglądajcie rzęsy, jest sobą. Piękne. Także odezwę się, jak zjemy. Jesteśmy, już mamy godzinę 20.23, właśnie odjechałyśmy z King's Cross. Idziemy do domu, mamy godzina 15. Jak wrażenia, Violetto? Jejku, stres już, że jesteśmy w kursie, także jest lepiej, bo jesteśmy już w pociągu do domu. Tak. Ania ma cudowne rzęsy, zobaczcie, tak, jak super wyglądają. Jestem zadowolona ze swojej pracy. Niezależnie od tego, jakie jutro będą wyniki, czy dostaniemy jakąś nagrodę, czy nie dostaniemy. I tak wam powiem, nie będę tego ukrywać. Nawet jeśli zostanę tylko typem uczestniczką, aczkolwiek jestem zadowolona ze swojej pracy, bo Ani rzęski są piękne, lekkie i wygodne. Tak, w ogóle ich nie czuć. Jeszcze co najważniejsze to jest to, że jak ja miałam rzęs właśnie nakładam na swój ślub, to ja siedziałam po 3-4 tygodniach, tak ci miałam, siedziałam i wydumałam własne głupoty, nosiłabym je myślę z 1,5 miesiąca, tak na spokojnie, bo one mi naprawdę nie wypadały. I w ogóle moje rzęsy mimo tego nie ucierpiały, także to jeśli rzęsy wam wypadają, to albo macie jakąś alergię, uczulenie, jesteście wrażliwe, to jest albo... dużo tego, aczkolwiek... Jeśli są dobrze założone profesjonalnie, z dobrym sprzętem, to nic wam nie powinno się dziać, także myślę, że kluczem do tego, jak te rzęsy będą później wyglądały, to jest ogólnie też sam na pewno organizmu, jak włosy też naturalnie może wypadają i... Tak, generalnie rzęsy się trzyma tyle, ile żyje naturalna rzęs, następnie one wypada z naturalną, ja to miejsce roślinne, tak więc absolutnie przedłużanie rzęs wykonane prawidłowo nie niszczy stanu naturalnych rzęs, a krążą wokół tego jest wiele mitów, ponieważ jeśli raz wykonałam... Ostatnio ktoś... jedna z moich koleżanek, która też nagrywa vlog, Lola, pozdrawiam, jeśli ogląda. Pozdrawiam, chociaż nie mogę wychodzić. To napisała, gdzieś widziałam, że stawiała zdjęcie, że po tygodniu wszystkie rzęsy wypadły, które miałam doczepiane. No jest dużo, dużo takich rzeczy, które miałam mieć na to wpływ. Od nieprawidłowej aplikacji do nieprawidłowego dbania o nie. Aczkolwiek najważniejszą rzeczą jest do wszystkich, którzy myślą o wydłużaniu rzęs, osoby, które się boją, mają jakieś uprzedzenia lub miały jakieś problemy, przecież, że prawidłowo wykonana aplikacja nie niszczy stanu naturalnych rzęs, obalamy mity i jeżeli są często dobrze wykonane, nie ma to żadnego wpływu na, tak jak mówię, na stan rzęsisk naturalnych. A co może sprawić to, że jak są dziury w rzęsach później naszych? Nie ma po aplikacji, jak jest dobrze wykonana, to nie ma. Tak jak ty na przykład nie miałeś zrobionych rok czasu, że sam miałeś gdzieś tam przerwę w swoich naturalnych, nawet dzisiaj tak, miałeś zapisane na karteczce. Jednak tak naprawdę tego teraz nie widać, bo rzęs wykonane metodą objętościową, metodą wojną, raczej wojną, nie zakrywają ładnie nawet jakieś ubytki, które mam w swoich naturalnych, że wyglądają one naprawdę dobrze. Jeżeli jestem zadowolona do swojej pracy dzisiaj, uważam, że rzęski Ani wyglądają naprawdę super. No, żeby nie było, że się chwalę. Nie, mi się też bardzo podoba. Żeby nie było, ale wstawimy zdjęcia, więc będzie sobie można zobaczyć. Tak. Tak, bo też u Violi podstawię. Podlinkuję wam właśnie kontakt do Violi na koncie na Instagramie i telefon, ktoś chciał cię kontaktować i Instagram. Też. Instagram, gdzie ja raczkuję, nie wiem, nawet jeszcze niedawno nie widziałam, tak, co jest. Także... Przyznam się, jestem opóźniona tutaj, ale Ania mi tłumaczy. Rozjaśnij, przyciemni. Tak. Ania mnie oznaczyła i już zaczynam wiedzieć, co to jest Instagram. Tak, także. Bardzo fajny dzień z nami, bardzo też męczący, ale mam nadzieję, że owocny jutro lepiej
nagrody, docenienie, ale nie to znaczy, że się nie znajdę. Nawet będę. Okej. Okay. Ja już się nie będę się cieszyć nawet z tego, że dostanę tytuł uczestnictwa i że mogłam wziąć udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu. Nowe doświadczenie, poznałam super stylistki, no i Ania ma cudne rzęsy. I była dobrą modelką. Była naprawdę dobrą modelką. Cierpliwą, grzecznie leżała, nie ruszała się, nie wiesz co. Tylko poszłam sikać raz, bo tak. Tylko raz poszłam sikać. Tak, no. Jako chyba jedyna. Mały pecherz. Jako chyba jedyna. Jako jedyna mi uciekła z łóżka i musiałam zrobić jakieś 8 minut przerwy. Nieprawda. Tak długo mi nie było? No, zanim ściągnęłam, tasiemki poszły, zanim się położyła, założyłam nowe tasiemki. Ale było okej. Dobra, nie narzekam, było super, żartuję. No to dobrze, także taka pełna relacja z dzisiejszego dnia. Boże, jak się rozgadałyśmy, to no, straszne. Z tobą ciężko było coś nagrywać, bo to byś klechała. Ty. No nie, no. Może zamilknę, to twój kanał. Także dobra, zamilknij. Skończę sama, jak sama zaczęłam, sama skończę. Nie no, żartuję, także tak, tyle na dzisiaj. Słuchacz wszystkich Ani. Jestem zaszczycona, że mogę pojawić się u niej na kanale. Ja jestem zaszczycona, że mi zadać takie piękne rzeczy. Ja też jestem zaszczycona, że masz takie piękne rzeczy. Bardzo mi się podobają. Aż ci zazdraszczam. Wariatka. To twoje słowo, zazdraszczam. Odejdź się tego nauczyła. Tak, zazdraszczam, to jest takie śmieszne. Dobra, idziemy spać, bo jesteśmy panienkę. Pa!